Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Drapieżne Łowy. Dzisiaj cel kleń. Niestety nie udało się wykonać tego celu. No i chciałbym w końcu wytestować tę wędeczkę na jakimś fajnym jazie albo kleniu. Ale jedyne co mi dzisiaj pozostało, to pobawienie się z okonkami i podłubanie ich troszeczkę. Nie było zbytnio łatwo, ponieważ nie jestem przyzwyczajony do łowienia na żyłkę okoni. No i trochę spadło, bardzo dużo okoni nie wcięłem. Ponieważ no nie łowiłem nigdy tak, ale powiem wam szczerze, że czuć brania. Nie tak mocno jak na plecionce, nie daje to aż tyle radości, ale czuć. No i testuję wędeczkę ciągle, ponieważ na okoniach się świetnie sprawuje. Może lekko przydługi dolnik, ale dosyć fajnie się nie łowi. No niestety klenia albo jazia nie miałem jeszcze przyjemności złowić, więc no. Ale nic, będziemy próbować. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie o wiele lepiej. Jak widzicie, albo mam nadzieję, że telefon to stabilizuje. Ręka mi się trzęsie, bo jest naprawdę dosyć zimno. No i przelotki zamarzają, więc nie jest zbytnio ciekawie. I ty bez zbędnego gadania, że okonie biorą troszeczkę klenie, nie udało się nic złowić, no tak bywa. To jest wędkarstwo, to jest przedwiośnie, nie jest zbytnio prosto. Ale nic, nie poddajemy się. Zapraszam was na odcinek z okonków. Do miłego oglądania. No i patrzcie, włączyłem kamerę, bo zaczęło coś się dziać, nie ma nawet kontaktu. No tak miałem 10 rzutów, 10 ryb. I mówię, a może włączę tą kamerę, no ale w sumie nie wiem. Bo niezbyt duże te okonki. Teraz patrzcie, jak ucichło. Zdążyłem włączyć kamerę. O, było branie, ładne było branie. Rzut w to samo miejsce. O, trochę przelotka zamarza. Bo zimno niestety. Ale świeci słoneczko, więc jest git. No proszę, nie chcę powtórzyć. Skubany. Matko, co tu się wydarzyło? Pojechałem łowić klenie, tak? Mam ze sobą sprzęt kleniowo-jaziowy. I powiem wam szczerze, że nie jestem w ogóle przyzwyczajony do łowienia na taki kij i na żyłkę okoni. Dla mnie to jest czarna magia i średnio się wygodnie łowi. Ale za to hol jest w miarę przyjemny, taki. Bardziej w koryto. Dosłownie przed chwilą brały fajne okonie, takie 20, takie 20 z plusem. No i zdążyłem włączyć kamerę. Nie ma nawet puknięcia. A najgorsze jest to, że mój cały asortyment okoniowy został w domu. To było fajne branie. A okonek, jak widzicie, taki niezbyt duży, taki z 18 cm. Daj, pokaż się ładnie. Spokojnie. Zobaczcie, jakie mają tutaj kolorki. No bajecznie. Ops. Wody uciekaj. Łowię na mało przynęto od fishapa. Niestety nie pamiętam jej nazwy, ale musi być mała w moim okręgu, ponieważ mamy wymiar przynęty spinningowej 5 cm, żeby ograniczyć w cudzysłowie ubrania szczupaków. No ale jak wiemy, to przecież
nie ma na to reguły. Czy to jest 5 cm, czy 7. Jeżeli będzie szczupak, to i tak uderzy, no więc... Więc taki trochę przepis taki... Nie wiem, jak to powiedzieć. Niezbyt użyteczny, no ale cóż, no, trzeba się stosować. Mandatu nikt nie chce dostać. O Jezu, jakie pranie! Wystrzeliło przynęte z wody. Szczerze wam powiem, że nie wiedziałem, czy nagrywać dzisiaj filmik. Wziąłem sobie kamerę i tak dalej, i tak dalej. No ale strasznie chciałem zrobić te oklenia. Bardzo, 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 bardzo. Kupiłem sobie sprzęcik Parabellum. Właśnie pod takie zadanie łowienie kleni, jazi w średnich rzekach na woblery. Ale niestety te ryby w ogóle nie żerują. Szczerze nie mam pojęcia, jak się do nich dobrać. No ale na zapas nagrywałem sobie. Myślałem, że coś się może wydarzy, ale jak już wiecie i widzicie, że łowi oko, nie wydarzyło się, niestety, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej mogę się pocieszyć tymi fajniutkimi pasiaczkami. Może nie są zbyt wielkie, ale te kolory, no po prostu bajka. Złowiłem już parę. O, jest! Puścił! Nie, wróć, wróć, okonku, wróć! Boże, jak one ospałe, te okonki są masakra. No i nie! O ja! Przynęta! Ty gnoju! Ogry ogonek, nie wiem, jak się nazywa ta przynęta. To jest 2-gramowa główka. Ale gdzie jest ogonek? Może bez ogonka też będę brać, sprawdzimy. W środku siedzę właśnie przy roślinności. No ale bardziej na środku się spodziewam właśnie do większego okonia trochę. Może też zmienimy zaraz kolorek, ponieważ ten jest taki dosyć ciemny, a woda jest tutaj. Jest ryba. Oj, Jezu, jakie maleństwo. Nie widzieliście tego, nie widzieliście tego. A więc tak, to był zaczep. Boże, jakie okrutne maleństwo. Ale nic, takie też są. Właśnie miałem mówić, że ze środka może wyjdzie większy okoń i zmienię przynętę. Jest takie małe skubio trochę, ale nie potrafię na tej żyłce wyczuć zbytnio brania. Może dlatego, że ja jestem dupa, nie wędkarz. No. Dupa, nie wędkarz tam. Sadam do wody na chwilę, czekam aż odmarznie. Otrzepuję z tego z wody i łowię dalej. O, to jest ładny okoń, proszę państwa. O Jezu, chodź tu garbuszku, nie wchodź tam. O jest, wow, dzisiaj największy. Ej, zobaczcie, jaki piękny. Na taką małą przynętkę. Jezu, jakie czerwone płetwy. Aż mu zdjęcie zrobię. Dobra, znikaj. Jak widzicie, opłacało się zmienić miejscówkę. I zrobię z tego odcinek, zrobię. Oczekiwany, może nie 30, ale taki tam. Prawie 20 może. Do wody, hop. Na twisterkę. Na nic innego nie chciały brać. No dobra, trzeba zagrać klasycznie. Jak widzicie, sprawdziło się. Twisterek dał rybkę. Powiem wam, że to było dosyć mocno wyczuwalne branie akurat. Słoneczko wyszło. Jakby ktoś kliknął przycisk i włączył ryby.